dalej. Bierzemy się do pierwszego serca potępionych. Zobaczymy, czy pojawi się wiedźma, ale trzeba podejrzewam, że przyjdą bardziej sukuby niż ona najpierw. Kogo trzeba znieść, żeby nic się już nie wykluwało nam przypadkiem. To tak samo. Kolejny demoniczny kuchry, odsuwamy się. Lecimy po schodach na dół i badamy kolejne części jaskini. Raczej krateru powinno się mówić. No to mamy kolejne już do serca potępionych przejście, ale jeszcze powinienem tutaj na mapę spojrzę. Tu miałem jeszcze jedno takie przejście. Najpierw z niego skorzystam, żeby zobaczyć. Mogę coś tam, może coś tam drapnąć. Powiada się, że Asmodan to największy dowódca i strateg płonących piekieł. Olegnie, tak jak jego sługi przed nim. Coś mamy jeszcze, serca kości jedynie. Przeciwnik jakiś odosobniony totalnie. I złoto i to tyle. A nie płonący góle zwykle. Nic nie warto było się tutaj zapuszczać. Strata 2 minut, jakby nie patrzeć. Kolejna wieża. Idziemy do Tinom. Kolejne mecze. 155, 4, ty jaki masz? Gorszy. A, dobrze. Pewnie, że dobrze. Kolejny mirze dostajesz. Dobra, no i schodzimy po tych schodach i lecimy do serca potępionych. A my już powinniśmy przedstawieni zostać wiedźmie. Myślę, chyba, że się będzie dalej ukrywać. Ten ból i cierpienie, które odczuwasz. Musisz umierać z niecierpliwości przed naszym spotkaniem. No jak? A cię uczuć, nie? No to czekam. No dobra. Teraz pójdę w prawo, teraz zresztą ostatnio udało się w prawo, ale nie zaszliśmy za daleko, bo tu już zablokowana droga jest. Więc i tak nie mamy wyboru, musimy lecieć tą lewą ścieżką. Dobrze, tutaj użyjemy specjalnej umiejętności. Zwalczymy już z lepszymi przeciwnikami, ale tak, ta walka trwała bardzo krótko. Czy my co teraz jeszcze tutaj ogarniemy? Użyję oczywiście pytania umiejętności. Łańcuchy drą ich ciało. Posłuchaj ich krzyków. Jakaż to słodka muzyka. O, pierwszy legendarny sukup. Zatem chciałem spróbować swoich sił w walce z tą maskarą. Oczywiście użyję czakramów, które nawet mogą mnie ochronić przed ich atakami. Połączyły się, ale już jeden nie żyje. Drugi nie żyje, zaraz trzeci nie będzie żył. I po sukubach już jest. Tak naprawdę. O, tutaj kolejne sukuby. Tu nie mam przejścia w ogóle. Ale zablokowali mnie w tej chwili, myślę, że nie na długo, bo ja już tutaj czakramów używam. Więc jest dobrze. Spokojnie, teraz tutaj można już kolejne części jaskin tutaj badać. Zobaczymy.
jeszcze tutaj. No ale możemy raczej tutaj przejść na spokojnie. O, taki ogień to nam nic tutaj nie zrobi. To nam się odnawia życie szybciej niż to nas zrani, więc... Regeneracja jest bardzo wysoka, na bardzo wysokim poziomie. Cóż za zapał. Chyba powinnam się przedstawić. No tak, raczej tak. Jestem Cydea, pani rządzę. Nałożnica Asmodana. Dążysz pogadać? Bo... Nałożnica, jak miło. Jakież to pobudzające. Pobaw się z moimi córkami. Nie chciałabym cię wymęczyć. Czuję, że z grzesznego serca sączy się krew. Zapłacisz za to. Aha. Super, że zapłacę. Ja już chcę płacić. Przybądź i walczmy, a nie ukrywasz się mną. Jest ogólnie wrócone miasto. Żeby... O, atakuje nas coś. Ona chyba nie zdąży. Nie, chcę pooddawać te wszystkie przedmioty. Prawda, dzisiaj Diablo sporo nagrywam, więc... Jeśli mam czas, to chcę... Oj, co ja robię? Ja chcę tylko to... I odzysk tego wszystkiego, to mi się... O, to jednak muszę ustawić, bo tam mam kamień jeszcze... Nie... Tak, jeszcze to i to... Jeszcze jedno zostało... No i dobra, tutaj mam wszystko... w pierwszej kolejności tak, tu, teraz te klejnoty kolejne, nazbierało się troszkę tych klejnotów już, tak, jeszcze poszedłem do tej szelmy, do jego szelmy. Usuń klejnot, przeszkodzi jeszcze. A jeszcze go przeszkodzi. A maksa, żeby był już, nie? No, i teraz tak. Po co mi mówił ten? Usuń klejnot po prostu. Z tego usuń klejnot. O, właśnie o to mi chodziło. A nie szelmo. To chyba też już dam do tego. Ale to potem, jak już sobie będę bawił się tym, to poniszczę. Teraz nie ma czasu na to, bo odcinek leci. No i lecimy dalej oczywiście. Razem tylko czy nagrywa to, bo nie nagrywało. To bym się trochę wystrachał, ale... Pokaż mi, jak tutaj wygląda. To wszystko, o, to tam już mamy wszystko ogarnięte, więc... O, jakiś sterta kości, jedynie demoniczny kufer tutaj. I ruszamy dalej. Za chwilę będzie kolejny poziom, więc naprawdę w porządku. Czakrany tutaj totalnie u mnie idą. Cały czas. Oczywiście. Kolejny sukupłat, ale to dobrze. Kolejny łuk. I to OP jeszcze bardziej. Jak głęboko sięga ta przeklęta budowla. A nie, to dopiero początek. Jeszcze daleka droga przed nami, ale... Chociaż coś tutaj zrobiliśmy. Krater Area, część druga teraz dopiero będzie.
Ale lecimy dalej. Poziom drugi. Preterior Reat. Niech będzie. Blisko. Tak, blisko. Super. O, z tego się nic nie polało. Dziwne. Zobaczymy, jak to jest rozbudowane za ile dostwo, bo te kratery zauważyłem, że są bardziej rozbudowane niż ta reszta. Te wieże to są akurat fajne, tam chwila i już przechodzimy do następnego, nie? Tutaj niestety tak nie ma. Lekko. Przechodzimy przez kolejne tutaj posterunki. Kolejne sukuby, kolejne demony. Kolejni legendarni przeciwnicy. Ale to na spokojnie tutaj widzę. Chcemy ogarnąć. Cóż to za niezwykli wrogowie? Niezwykli? Normalnie tak. Kolejny poziom idzie. No i to jest bardzo dobra wiadomość. Czakramy jakieś nowe? Nie. Strzała żywiołu. Gwiazdki błyskawic. O Boże. To ma obrażenia większe od czakram? Wątpię. Ale przetestuję, nie? Wiadomo. Coś ciekawego dostałem. Muszę jakąś badziewną. Kusa badziewna jakaś. O, tutaj chciałem tylko to. Idę teraz chyba na lewo. Nawet to. Oj, ma dojebanie jakie, panie. Na razie mogę to zostawić sobie to. Aby to zrobić, muszę mieć więcej nienawiści. No wiadomo. A mówiłem, że przed chwilą czakra mam najlepszą, ale to też jest niezła. Niego obrażenia ma. Myślałem, że takich obrażeń nie będzie mieć ta broń, ale... Jednak okazało się wszystko na odwrót. Jednak ma takie obrażenia. Błyskawicy to jest fajne akurat. Trzy ciosy na węża i już jest po nim. Jednak broń dojebana jest, naprawdę. Dobra, idziemy tą ścieżką cały czas. A niech mnie tam zrani troszkę. Kolejny łuk, ale tym razem już jest gorszy. Nie, aż do walki z bossem już raczej lepszych przedmiotów tutaj nie dostanę, chyba że... A tutaj widzę te sukuby. Jeżeli nie mają takiej... Nie są legendarne, to raczej nic mi tutaj nie zrobią. Bo nic nie można, nawet nie używałem na nich. A popatrz, patrz, trzy się znalazły. Pokaż mi, gdzie ja mam teraz iść. Tutaj, w tą stronę. No, rozbudowany jest ten krater Areata, ale znajdź wieżę przeklętych. Stępiony teraz przeklęci. Trochę się wysrało, teraz nie powiem. Tu już nic nie ma. Tam bym poszedł, tamtą stronę, ale najpierw pójdę tu jedno. No, tak jak sądziłem, tutaj się kończy też.
tam może iść normalnie już w szkłę główny. Czy jednak jeszcze nie tutaj? Jednak tam będziemy musieli przejść. Nie pamiętam. Po prostu tam ścieżki to w każdej rozgrywce są inne, więc losowo jest to wybierane. Widać. Ale tu będziemy mieć troszkę walczyć, tak? Ale nie chciałem używać tego, ale duże do mnie nie było. Okej. Świetnie. Załatwiamy. Tu co jeszcze mamy? Tu nic nie ma. Tutaj z płaskości jakiś. Pokażcie się, nie to. Chowacie się przede mną już. Już zaczęli się. Sygnały zaczynają bać. O, ruszamy dalej oczywiście. O, kolejny. Się rozbudowała ta lokacja, trzeba powiedzieć. A pójdę na prostu tutaj, jak będzie, no to po prostu... Że znasz cierpienie! Już wkrótce moja konkubina pokaże ci, co znaczą te słowa. Tak. A nie, już to nieraz słyszałem od ciebie. Z rybami to ty nic nie zrobisz. Powinienem już się tego nauczyć, chociaż. O, tu jest, no. Podejrzewałem, jak już Asmodan zaczął do niej gadać, to że jestem już blisko, nie? No ale spoko. Spójrzcie w tą stronę. O, ależ tu i to srało, zaraz. Ciam. Skrzyneczka oczywiście. A gdzie no. Oczywiście tutaj dostaliśmy się. Tutaj jeszcze ciągnie się do. Kolejne serce potępionych. Przeklętych, to są serca, ale to tam będzie wieża przeklętych, więc... I dobrze. Będzie walka znowu z tą. Wchodzimy coraz głębiej. Oddalamy się od śmiertelnego świata. To tyle w temacie, jeżeli chodzi o ciebie. Co tu jeszcze mamy? Tutaj już nic. No czekaj, to trzeba się cofnąć, bo tam kilka jeszcze przejść było. No dokładnie dwa.
pułapów i trzeba się jeszcze mocniej cofnąć. Ale cisza ta grobowa, ale chcę tutaj dojść, jeszcze to jedno przejście ogarnąć, a potem będziemy już ruszać w stronę właśnie wieży przeklętych. Liczę, że to długa droga tutaj nie będzie. Nie? Tutaj tylko te dwa, te... Ale nie warto było się wracać tak naprawdę. Zawsze jest tam i że mogłaby tam jakaś skrzynka i mógł być tam legendarny przedmiot, nie? Tak czasami tak poukrywane są te skrzynie tutaj. A ten kawałek przejścia nie jest tam jeszcze taka katolka. Czego miałem na sam początek jeszcze iść, nie wiem, to wtedy to tak. Prawie jesteśmy. I idziemy do tej wieży przeklętych, zobaczymy co teraz tam będzie się działo. Bo sukwa od nas ostatnio uciekła. No, zranili mnie za mocno. No i dobra. Wieża przeklętych, poziom pierwszy. Już. Mam nadzieję, że się nie przeliczysz. Zawsze idę, diablico. Spokojnie. Czemu ty się denerwujesz? No i tak. No i tak się nas boi, nie widzisz tego? Dobra, koniec zabawy. Oj. I ruszamy na moje kolejne. Kolejne elementy jaskini jedziemy. Mam już serce, tu mamy serca przeklętych. Zanim my tam pójdziemy, to trochę jeszcze minie. Nie ma lekko, więc... Tutaj świetnie. Ponownie. Jesteśmy już coraz bliżej tego. Zobaczymy, jak się tutaj kończy jak najszybciej. Jesteśmy w ciągu walki. Ruszamy do następnego piśka tutaj. Dobra, tutaj nic nie mamy. Jeszcze chciałem tutaj dookoła przyjść zobaczyć, coś tutaj jeszcze mamy. Tutaj rozbiega nam się kolejny korytarz. Musimy tę wieżę tutaj też niszczyć, lepiej będzie.
czymś tutaj nas nie zaskoczyła. O, bardzo. Jeszcze tutaj. O, tutaj mamy maga w pierwszej kolejności. Trzeba tej szamana zniszczyć. No i teraz jest już lepiej. Nie da się tego zniszczyć po ręce. Kokony jakieś, nie kokony. Chociaż nie, tutaj to właśnie. Tam musiałbym jeszcze pójść raz, jeszcze raz poniszczyć te wszystkie kokony. Tutaj, tutaj. Coś tutaj jeszcze ciągle mamy. Jakieś tam kości tu jeszcze mamy. Ten jeszcze super. Oczywiście, że chciałem z tego zranić, nic więcej. No ale tu mamy spokój już, chociaż możemy wracać. Przejść do poziomu drugiego w moim życiu. I się pojawił te sukuby, w ogóle dawno nie widziałem go sukubu, chyba z tej wieży przeklętych, więc... O, jeszcze to zniszczymy, dobra. I ruszamy na poziom drugi. Wieża przeklętych. O, o, jesteś już tak blisko, że niemal czuję twój oddech na skórze. To oczekiwanie jest podniecające. Cię. O, jakieś złoto tutaj jeszcze. No dobra, ruszamy tutaj, że to niszczę tutaj, żeby przypadkiem czegoś nie przyzywano. To co to za broń jakaś? O! Za zaklinaczki to leją nas tu templariusz. Ruszamy jeszcze. Cóż to za niezwykli wrogowie? Dobra, kolejny legendarny szczyt wykonany, ale idą już kolejni te przeciwnicy. Przegnął taką niebieską. Uuuu, buty stałem. OP jest tam jedno. Mało zabiera gnieł już. Bum. Czy tam skąd pochodzisz, czeka na ciebie jakaś rodzina? Moją rodzinę wymordowały takie właśnie bestie. Ocalałam tylko ja. Słono zapłacą za cierpienia, które spowodowały. O, pani. Same najlepsze rzeczy. Kolejne. No to rozumiem. To jest to. Może znajdziemy takich więcej! Co tu, jak to co wygląda? To jest chyba ten chłop. Musimy cały czas się pchać w tą stronę, widzę.
miał się te piszczaty znowu powalić. I ma na to czekać. Kolejny ciemiężca już tutaj nadchodzi. Ale oni teraz schodzą już łatwo. Wcześniej to był problem z nimi. No ten ma tarczę, dopóki tarcza mu nie zajdzie, będzie ciężko go atakować. O, ciebie też trzeba jeszcze doatakować. I spoko. Tutaj teraz tak. I okej, okay, idziemy dalej jeszcze. Super. Kolejni wrogowie. O, ich jest coraz więcej, ale Sukubów w ogóle tutaj nie ma. Sukubów w ogóle tutaj nie ma. Od dupy strony weszliśmy tutaj nie naprawdę. Chcę ogarnąć wszystko po kolei. Nie wiem, pójść teraz tutaj. O. No i okej. Okay. Będziemy schodzić na dół już. Więc przygotować już trzeba się. Tutaj za chwilę będzie pewnie już walka. Z królową Majemczaków, więc... Szykujmy się, serce przeklętych. No wychodź kobieto, gdzie ty jesteś? Gdzie ona jest? A długa ta ścieżka. Tutaj nic chyba nie ma, co? Te wieże zobaczę. Oj, tu będzie bosik. Już stoi chyba nawet. Cześć! Dum dum, walczymy! O tak, nie mogłem się tego doczekać. A, ja też, wiesz? Walka z tobą to dla mnie będzie przyjemność po prostu. I abadabadu po prostu, i abadabadu, jedziemy. Więc tak, chcesz to rozwiązać? Twoje cierpienie sprawi mi wielką... Teraz cię zjem. Każdy tak mówi. Pobawię się twoim truchłem. Choć Azmodan otacza się wieloma poplecznikami, Cydea to jego pupilka. Ani żądzy jest równie pięknym, co i groteskowym zjawiskiem. Posiada korpus kobiety i odnóża pająka. Podobno jej głos jest słodki niczym miód, lecz Cydea mówi wyłącznie językiem śmierci. Zobaczę, co mi tu za rzeczy dała. 175, 186, o panie. Drogi. 160 też nie gorsze, no to jest niby lepsze, ale inne rzeczy totalnie mi tutaj nie pasują do tego. Zabijamy to grzeszne serce i potem. No i co teraz? Przechodzimy dalej, ale ja bym się cofnął jeszcze do miasta. Chwilę. Bo muszę tutaj jeszcze odczytować kilka rzeczy. Okej. Okay. Mamy tutaj go. Ciabonga. Odzysk. Tak, jest słaby już. Nie mam po co tego trzymać tutaj. Chyba zaklinaczki też nie będę trzymał, bo to niepotrzebne będzie. Co tu mamy? Na pewno klejnoty jakieś mamy. Jeden żółty, jeden srebrny. I tutaj jeszcze jakieś.
Zapomniana dusza, nie dusza. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, teraz będziemy przejdziemy pewnie już powoli do Asmodana, będziemy się kierować, więc zbliża się boss. Ostateczny, nareszcie. Rdzeń Arreat, no to tak. Wywalczyliśmy sobie drogę w głąb krateru. Asmodan musi być blisko. No zobaczymy jak blisko, no. Oby był blisko, cholernik. A nie był. Tylko już pokonać jednak, nie? Ale to się okaże teraz dokładnie. Piekielne, oj maniakalny Goldor do tego jeszcze. Daleko już nie będzie chyba tutaj. Dobrze, jeszcze tutaj pocisnąć trochę ich. Demoniczny kufer. I kolejne sukuby. O, sukuby są teraz. To za późno. Wasza matula już nie żyje. Ale tutaj użyję jeszcze specjalnych umiejętności, żeby troszeczkę wzmocnić siebie. O, jeden nie żyje, drugi za chwilę tak samo będzie martwy. O, zostaje ostatni. Skarb, 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 dokładnie. Nic z tej larzy tutaj nie widać często jest. Maniakalny Dolgen, to nie jest przeciwnik dla nas chyba. Dobra, możemy ruszyć dalej. Tu też nic ciekawego nie było tak naprawdę. No zbliżamy się, wolnymi krokami, ale się zbliżamy tutaj do Asmodana. Czym co za chwilę będę gadał. On zawsze ma jakieś tam swoje przemówki. Skrzynia! Co w skrzyni? Wielkie gówno. Znowu maniakalny Goldor. Dobra, no to tu mamy wszystko. Stan kości, co tutaj jeszcze? Jeszcze tu jakieś pająki. Aha, zbliżamy się. I chyba już idziemy do Asmodana. Serce grzechu. Tam będzie Asmodan. Tam będzie Asmodan na pewno. Więc ostateczna walka z Asmodanem nastąpi już za chwilę. Wielka arena już czeka. No. Gdzie jesteś, gnoju? O, jesteś. Mytalem stawię błoto! Kiedy kamień dusz zagości w mym ciele, siedmiu złączy się we mnie w jedność. Stanę się sumą wszystkich piekieł, najwyższym złem. Najpierw to ty musisz mnie pokonać, no. To nie będzie łatwe. Mepalenska prostatko! Moje sługi pożywią się twoją... Dosyć tego! Mepalenska prostatko! Moje sługi pożywią się twoją pychą! Dosyć tego! Mepalenska prostatko! Moje sługi pożywią się twoją pychą! Tak samo jak pożywią się twym ciałem! Żałosne, dosyć
zemsta, prostatko! Miej kwestia. Aby to zrobić, muszę mieć więcej... Koniec, to mam. O Boże. Ale się polała krewka. Chciałem przedmioty najpierw wziąć, a nie tam. Dusza to mnie tam bierze. Udało nam się. Tylko szybko. Zamknij jestestwo Asmodana w kamieniu duszy. Gotowe. Nie śmiałem nawet o tym marzyć. Całe zło uwięzione w kamieniu. Gdy go zniszczymy, wieczny konflikt nareszcie dobiegnie końca. Zniszczenie kamienia to nie lada wyzwanie. Wymagane są rytuały. Musimy wrócić do twierdzy i poczynić ostateczne przygotowania. Wracajcie, ja tutaj jeszcze muszę zebrać wszystko. Znowu buty dostałem. Coś tu jeszcze jest wokół tej areny, czy już taka dupa wielka? Buty kolejne. Ja coś z tymi butami będę na chwilę robił. Lepsze są od moich? O niebo. Co tutaj jeszcze ciekawego dostaliśmy? No nic chyba więcej, no. Wszystko takie to już mam. Wróć do gmachu, twierdzy bastion. Wrócimy szybko. Ten nadmiar gdzieś był punkt kontrolny przecież. To był ten punkt kontrolny chyba na początku tego, no. Zobaczymy, gdzie on tutaj był. No jest na początku tej skini. No ale chciał gdzieś się przejść. Nie boli na portal w opocy. Gmach twierdzy bastionu. Moment. Wykonaj odzysk. No i teraz wszystko tylko pochowuj w tych jeszcze. Ruszamy zobaczyć, co tam się dzieje. Ktoś chce z nami jeszcze pogadać, widzę tutaj, więc jeszcze z nim pogadamy. Co chcesz? Niesamowite zwycięstwo! Wiedziałem, że Asmodan nie może się z wami mierzyć. Gdzie Adriale Aetherael? W zbrojowni! Pewnie świętują! Powinnaś do nich dołączyć. Wejdź do zbrojowni. No dobra, no to idziemy. Wezmę tylko jeszcze cukru lub na trochę pod gości te. Dzięki, może jakaś kadstenka będzie fajna. No dobra, niech będzie. No to ruszamy do zbrojowni. O pań, a tu co? A tu co się stało zaś? No. Wjeżdża strażnica twierdzy Bastion. Adrio! Kiedy postanowiłaś nas zdradzić? 20 lat temu wielka i straszliwa moc przywiodła mnie do Tristram.
Lecz Aidan, pierworodny syn Leoryka, pokonał tę moc i chciał uwięzić ją we własnym ciele. Mroczny wędrowiec. To właśnie diablo w nim ujrzałam i przysięgłam mu wierność. Teraz jego wielki plan się wypełni. Droga Leo, Deckard zawsze podejrzewał, że twoim prawdziwym ojcem był sam diablo. A teraz, moja córko, będziesz mu służyć za naczynie. Ja żyję! Lecz jestem czymś więcej niż niegdyś. Siedmiu złych złączyło się we mnie. Jedność! Jestem najwyższym złem. Adrio, moja wierna służebnico, dobrze się spisałaś. Możesz odejść. Czekaj na moje wezwanie. Teraz nareszcie osiągnę cel, który zawsze mi umyka. Ostatecznie zniszczę Królestwo Niebios. O panie, przejdź przez portal. Teraz mam przechodzić już tych miast. Dobra, niech wam będzie. Przechodzimy. Aktu. Chcę, nie ma co już. Robili kasynka, to się zamyka. Nawet w sercu nieba. Anioły mogą czuć strach. Wrogu mój odwieczny, nie możesz się przede mną ukryć. Nieważne, w kogo się wcielisz, ujawnij swą prawdziwą postać. Diablo.
Adria nas zdradziła i zabiła własną córkę. Odrodził się Diablo, najwyższe zło, a Lea została jego nosicielką. Teraz cała potęga piekieł odpowiada przed nim. Królestwo Niebios nie ma szans w tym starciu. Anioły nie oprą się fali deprawacji. Tylko ja zdołam to uczynić. No tak. Jesteśmy w Królestwie Niebios, ale to przypomina bardziej mi piekło. Tam gdzie byli w kracie Areat wcześniej, no. Mamy porozmawiać z Terraelem, ale to z nim pogadamy w następnym odcinku. Dlatego ten odcinek już kończę. No, jeżeli wam się podobał, nie zapomnijcie o ocenie. Do zobaczenia następnym razem, kiedy to będziemy starać się ratować Królestwo Niebios przed Diablo. Trzymajcie się, na razie, hej!